Dla mnie Korea jest piękna. Nazywam się Agnieszka Gomułka. Jestem z zawodu architektem, także prowadzę różne działania artystyczne, między innymi maluję akwarelą i interesuję się sztuką, także moja praca zawodowa związana jest nie tylko z projektowaniem, ale też ze sztuką szeroko pojętą. Pierwszą styczność z kulturą Korei miałam, kiedy mój tata, kiedy byłam mała, pojechał do pracy do Korei. Pracował na statku, więc większość czasu spędzał na statku, ale często też byli w różnych portach i odwiedzali miasta koreańskie, między innymi Seul. I kiedy tata wrócił po kilku latach z Korei, opowiadał mi o tym państwie i przywiózł różne suweniry, między innymi takie tradycyjne kapcie koreańskie jedwabne. To była moja pierwsza styczność z tą kulturą i wtedy też zainteresowałam się. Później miałam też styczność na studiach, kiedy zaczęłam się interesować malarstwem akwarelowym. To był jeden z naszych przedmiotów i wtedy poznałam też koreańskich artystów. Właśnie szczególnie Sunga Park była popularna u nas na wydziale. Bardzo jestem zainteresowana i bardzo mi się podobają domy Hanok, koreańskie tradycyjne domy. Ich architektura, ich związek z krajobrazem. Oglądałam taki program, gdzie właśnie prowadząca mówiła o tym, że te domy były budowane w taki sposób, żeby nie być agresywne w stosunku do krajobrazu, który je otacza, tylko jakby dopełniać. Bardzo mi się podobają właśnie też takie wnętrza, które są minimalistyczne, ale tam jest jakby wszystko, co jest potrzebne do życia, do funkcjonowania rodziny. Również myślę, że wielką wartością domów Hanok jest to, że zostały zbudowane z naturalnych materiałów. Zresztą one są bardzo piękne, bardzo się wpisują w krajobraz, w środowisko, mają bardzo ładne proporcje. Właściwie mówi się w architekturze, że bardzo ważna jest taka proporcja do człowieka, która nie jest zbyt duża, nie przytłacza go, ale też jakby nie jest zbyt mała, żeby wygodnie mu się tam funkcjonowało. Uważam, tak jako architekt z mojego doświadczenia, że zostało to właśnie przemyślane, że nie jest to kwestia przypadku, tylko pewnych wyliczeń, pewnej filozofii, która stoi za koreańską architekturą. Mnie się wydaje, że architektura Korei jest taka bardziej przyjazna ludziom, człowiekowi, użytkownikowi. Jest taka bardziej minimalistyczna i myślę, że właśnie ludzie się lepiej tam czują w takiej architekturze. Także właśnie te domy zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie i myślę, że my jako projektanci, budując jakby współczesne domy dla ludzi, możemy bardzo wiele się nauczyć właśnie z tego dziedzictwa kulturowego i myślę, że są pewne związki z kulturą chińską, z kulturą japońską, ale zarówno na przykład język koreański jest taki wyjątkowy zupełnie właśnie w skali Azji. Architektura jest właśnie bardziej taka prosta, minimalistyczna, ale bardziej przyjazna człowiekowi. I myślę, że właściwie to można też odnieść bardzo łatwo do czasów dzisiejszych taką architekturę i wiele się z niej nauczyć. Dla mnie Korea jest bardzo pięknym krajem o wyjątkowej tradycji, kulturze, o pewnej unikalnym założeniu, w skali świata dotyczącym kontynuowania tej tradycji i dziedzictwa właśnie przodków. I przede wszystkim jest wspaniałym krajem, który chciałabym więcej poznać, ponieważ znam bardzo miłe i wspaniałe osoby z Korei.